Scarlet, część trzecia. W rolach głównych: w pozostałych rolach: Czy nie pęka ci serce, kiedy widzisz, że ojciec, Panie, świeci nad jego duszą, nie uczestniczy w pierwszych urodzinach swojego dziecka? To jedyna przykra rzecz w tym radosnym dniu. Ale gdybyś była w dniu narodzin dziecka, nie przypuszczałabyś, że dożyję pierwszych urodzin. Ani że ja dożyję. Są łatwiejsze sposoby rodzenia dzieci. I co, maluchu? Porządnie nastraszyłaś mamusię. Jeszcze nie poznałaś kogoś, kogo powinnaś poznać. Moja bratanica Mary Boyle. Miło mi panią poznać. To córka Liama, mojego przyrodniego brata. Myślisz, że jesteśmy spokrewnione? Bardzo możliwe. Gdzie się podziewałaś, Mary? Od wieków cię nie widziałam. Zatańczysz ze mną, moja miła? Oczywiście. Ciekaw jestem, czy zmieniłaś zdanie na temat ojca swojego dziecka. Do czego zmierzasz? Jestem ciekaw, czy go poinformujesz. Jeśli chodzi ci o to, czy zmieniłam zdanie, odpowiedź brzmi nie. Zastanawiam się, czy to słuszne. Moim zdaniem tak. Chyba masz do niego wielki żal. Kiedy będę gotowa, na pewno się dowie. Zdaje się, że masz na myśli bardzo odległą przyszłość. Nie chciałabym więcej wracać do tej sprawy. Wiem. Ale nie darowałbym sobie, gdybym w ogóle nie poruszył tej kwestii. Jak to? To obowiązek widzenia rzeczy takimi, jakie są. Tak się cieszę, że wróciłeś, Red. Ja też. Nie mogłem przegapić rocznicy własnego ślubu, prawda? Na szczęście wiesz, co dla ciebie dobre. Znieśmy toast za to, czego pierwszą rocznicę dziś obchodzimy, a miejmy nadzieję, będzie trwało długie lata. To już chyba trzeci toast, który dziś wznosisz. Mam nadzieję, że podróż na północ się udała.
Bardziej niż oczekiwałem. Mam nadzieję, że powiesz to o następnej podróży. Ja? Chociaż ten drobiazg wiszący na twojej szyi jest uroczy, to dostaniesz jeszcze piękniejszy prezent z okazji rocznicy ślubu. Nie wiem, czy można wyobrazić sobie jeszcze coś piękniejszego. Przecież to musiało kosztować fortunę. O czym mówisz? Postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym. Za kilka tygodni popłyniemy razem do dalekiego kraju. Dokąd? Do Anglii, a potem do Irlandii. Jeśli można wiedzieć, cóż za interesy cię tam ścigają. Chcę kupić konia. Jeszcze nigdy, nigdzie nie wyjeżdżałam. Wyprawisz się za ocean po konia? Przecież możesz go kupić 2 mile stąd. Nie takiego, jakiego chcę. Otwieram hodowlę koni. A najlepsze konie na świecie są w Irlandii. Sally skontaktowała mnie ze swoim znajomym z Zielonej Wyspy. Mam nadzieję, że pomoże kupić jednego lub dwa konie na początek. No to zdrowie Sally. Cieszę się z twojego powodu, a właściwie z was obojga. Zamierzasz zrobić z tego jakiś nowy hobby, Red? Gdyby okazało się, że to tylko hobby, musiałbym ogłosić bankructwo. Bardzo osobliwe. Anglia i Irlandia. Chyba zaraz zaczyna się śmiać ze szczęścia. Wszystkiego najlepszego. Interesant do pani Lord Fenton. Chodź, maleństwo. To bardzo miłe z pana strony. Skromny prezent urodzinowy dla Catherine. Wielkie nieba. Czarujące. Bardzo dziękuję. Ma też gwizdek. Sama nie wiem, dać to Cathy, czy zatrzymać dla siebie. Będę szczęśliwy, mając możliwość obdarować panią czymś piękniejszym i niewątpliwie bardziej stosownym. W Georgii powiedzieliby, że się pan zaleca. Po prostu próbuję. Tyle już czasu minęło, odkąd mężczyzna podarował mi prezent. To niewybaczalny błąd. Też bym tak pomyślała, gdybym nad tym myślała, ale to raczej nieprędko przyjdzie. Doprawdy? Może doszłaby pani do wniosku, że jest skłonna zmienić tę sytuację. Nie jestem pewna, czy moja sytuacja wymaga zmiany. Czyżby? Cathy na pewno się spodoba, dziękuję. Mogę spytać zupełnie niewinnie, czy myślała pani nad wycieczką do Dublina? Zastanawiałam się nad tym. Za miesiąc odbędzie się bal państwowy. Cóż to, brzmi elegancko. To bardzo elegancki bal. W zamku dublińskim, w siedzibie wicekróla i wicekrólowej. Wicekrólowa? Przypuszczam, że chodzi o panią wicekrólową. Na pani miejscu nie zwracałbym się tak do niej. Sugeruje pan, że w ogóle mogę mieć okazję do rozmowy z nią? Wydaje mi się, że pani się ze mną bawi i to w najbardziej czarujący sposób, typowy dla pięknej kobiety z południa. Chciałbym panią znać przed laty. Mam rozumieć, że zabierze mnie pan na bal i przedstawi wicekrólowi i jego małżonce. Będę zachwycony, pani Butler. Bardzo się śpieszysz, Scarlett? Mogę ci zająć chwilkę? Wcale się nie śpieszę. Chodźmy do mojej Nory. Zrobię ci herbaty. Chyba nie sądzisz, że ci odmówię po tym, jak tyle razy cię prosiłam, byś pokazał, gdzie mieszkasz. W przyszłym tygodniu wybieram się na targ koni. Dokąd? Do miejsca zwanego Drogheda. To świetny targ. Chcesz coś kupić, czy tylko obejrzeć? Obejrzeć, by kupić. Chciałeś się ze mną spotkać z jakiegoś specjalnego powodu? Tak. Zabrzmiało poważnie. To sprawa ściśle poufna. Pokładamy w tobie całe zaufanie. My? To znaczy kto? Bractwo Finian. Co ty masz z nimi wspólnego? Poważny interes. Chyba nie jesteś jednym z nich. Nie to chcesz mi powiedzieć? Tak, właśnie to. Ale jesteś księdzem.
Zanim zostałem księdzem, byłem Irlandczykiem. Jeśli nawet będę musiał zdjąć sutannę, Irlandczykiem i tak pozostanę. Oni chcą tu zrobić rewolucję, prawda? Kiedyś przyjdzie na to czas. Nie w tym roku, może w przyszłym. To pewne jak to, że jutro wzejdzie słońce. I jak słońce wyzwoli nas, to z mrocznej nocy cierpienia i ucisku. Mówisz o zabójcach. Przypomnij sobie o nienawiści, jaką odczuwałaś na widok żołnierzy na ulicach Charleston i w południowej Karolinie, na ulicach miasta pod władzą wojskowych, i to 10 lat po zakończeniu wojny. Wyobraź sobie, że ci sami wojskowi zabierają wszystkie zasoby twojego kraju i wysyłają je na północ, podczas gdy twoi ziomkowie zdani na nędzne resztki przemierają z głodu. Wyobrażasz to sobie? Nie muszę sobie tego wyobrażać, ja to przeżyłam. Coś ci pokażę. W porządku, Brendan. Załatwione? Tak. Przywitaj się z Brendanem Donnellym. To wszystko w mojej posiadłości. Masz prawo to wiedzieć. Cholera, jeśli to znajdą Anglicy, będę się miała spyszna. Na pani miejscu klałbym jak szewc i zaraz bym się tego pozbył. Ale my nie możemy sobie na to pozwolić, prawda? Skąd to macie? Głównie z Ameryki i możesz nie wierzyć, ale od przyjaciół z Anglii. To właśnie dlatego tak dużo podróżujesz? Tak. I co ja mam zrobić? Mam wam życzyć powodzenia, próbować o tym zapomnieć i mieć nadzieję, że nocnej ciszy nie przerwą mi angielscy żołnierze? Zadowolimy się życzeniem powodzenia, za które dziękujemy, proszę pani. Ale możesz zrobić więcej. Zajmujemy się nie tylko gromadzeniem broni. Prowadzimy też innego rodzaju działalność, subtelniejszą, na którą potrzeba pieniędzy. Płacimy za ludzi dzierżawne, karmimy ich, jeśli głodują, ubieramy dzieci i dajemy im coś w rodzaju wykształcenia. Oczywiście w tajemnicy, bo nawet nauka jest działaniem wbrew prawu. Ciekaw jestem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że gdybyśmy przez ostatnie stulecia rządzili się sami, to nie zrozumiałabyś ani słowa z tego, co mówię, bo mówiłbym w moim własnym języku. Nie mogę jednak mówić po celtycku, ponieważ nigdy się go nie uczyłem. Mówienie w tym języku byłoby wbrew angielskiemu prawu. I pewnie byłoby mi o wiele lepiej, gdybym nie zrozumiała ani słowa z tego, co mi powiedziałeś. I co ksiądz myśli? Poczekamy, zobaczymy. Wspomniała o lordzie Fentonie? Ostatnio nie. Dlaczego pani pyta? Mówiła, że może pojedzie z nim do Dublina. Myślisz, że będzie z tego jakiś związek? Wszystko jest możliwe. Mam złe przeczucia. Spójrzcie na te zęby. Para za 70 gwinei. Cudownie dobrane trzylatki. Cieszę się, że jestem tu z tobą. Serce mnie boli na myśl, że irlandzki koniarz mógłby cię oszukać. Skąd pewność, że dałabym się oszukać? Bo nie znasz irlandzkich handlarzy koni, moja droga. Gadanie. Na tym targu ujrzysz najlepsze konie w kraju.
100 gwinei za sztukę to wcale niewygórowana cena. Za mniejszą sumę kupię 3 pary świetnych koni gospodarczych. Z pewnością potrzebujesz pomocy kogoś stąd, droga kuzynko. Tych dwoje ma królewską krew, od lat hoduje ich matkę. Zachwycajcie się, nie wstydźcie się. Cudownie dobrane 3-latki. 70 gwinei za parę. Zapraszam każdego, kto da więcej. Proszę, elegancka dama poznała się na zwierzęciu. Proszę podejść, paniusiu. Po kapeluszu widać, kto tu jest damą. 70 gwinei za parę. 3-latki też mi coś. Mój dziadek jest od nich młodszy. To okropne mówić tak o koniach. Spójrz na tę piękność, na siwego. Przyjechałaś tu, żeby kupić konia wyścigowego, czy raczej zwierzęta gospodarskie? Ciekawe, ile za niego chcą. Jeśli zamierzasz wziąć udział w gonitwie za psami, to ja umywam ręce. Co to takiego? Mówią na to gonitwa za lisem. Słyszałam. W Virginii często urządzają takie gonitwy. Co się stało? Dobrze się czujesz? Wyglądasz, jakbyś ujrzała ducha. Można tak powiedzieć. Co? Widziałam ducha. Sama go stworzyłam. Nie wiem, o czym mówisz. Może masz porażenie słoneczne? Widzisz tego przystojnego dżentelmena w długim płaszczu i brązowym pilśniowym kapeluszu? To mój nieodżałowany mąż nieboszczyk. Zgiń, przepadnij. Boże! I co teraz? Teraz, kiedy już wrócił mi dowcip, poproszę cię o wybaczenie. Znajdę cię później. Witaj, Red. Słyszałem mętne pogłoski, że może jesteś w Irlandii. Mętne pogłoski, które ja mogłabym słyszeć, donosiłyby, że przyjeżdżasz. Zapewniam cię, że nie zdawałem sobie sprawy, że kuszę los. Może we dwoje znów kusimy los. Jakoś sobie dałaś radę. Znakomicie. Czy jako ostatnia w kolejce mogę ci powinszować małżeństwa? Dziękuję. Czy małżonka jest z tobą w Irlandii? Tak, ale nie przyjechała tu ze mną. Anna w zasadzie nie lubi koni. Mam nadzieję, że to jej jedyna wada. Nic się nie zmieniłaś. A czemu miałabym się zmieniać? Tuż obok jest namiot z napojami. Orzeźwienie dobrze nam zrobi. Wydawało się, że znikłaś z powierzchni ziemi. Po co ta tajemnica? Musiałam spalić za sobą mosty. Przyjechałeś zwiedzać, czy w interesach? I jedno, i drugie. Kupujesz coś? Jeszcze nie. Po co przyjechałeś na targ? Chcę kupić konia, co pędzi jak wiatr, albo takiego, który spłodzi konia, szybkiego jak wiatr. Chcę mieć konia, który za 5 lat pobiegnie w Derby Kentucky. Czym? To nowy wyścig. W tym roku startuje po raz pierwszy. Ma być największy w kraju. Mieszkasz w okolicy? Nie, w małym wiejskim domku, w powiecie Kildare. W małym wiejskim domku? To do ciebie niepodobne. No to mój przewodnik i doradca z Zielonej Wyspy. Wie, że jestem twoją byłą żoną? Nie. Dobrze, wolę, żeby nie wiedział. Tu jesteś. Przepraszam, ale spotkałem dawną przyjaciółkę. Sir John Morland, O'Hara. Bardzo mi przyjemnie. Pochodzi pani z tych samych stron, co Red? Zwiedza pani Irlandię? To wspaniale. Cudowny kraj. Lubi pani polowania? Obawiam się, że nie cierpię drogi. Oczywiście myślałem o gonitwie za psami. Za lisem? Nigdy w tym nie uczestniczyłam. Musimy nadrobić te zaległości. Może przyłączy się pani do nas pod koniec tego tygodnia. Moja żona i ja będziemy radzi goszcząc panią. I pana O'Hara oczywiście. Jestem wdową. Tak mi przykro. Ale zaproszenie podtrzymuję. Mieszkamy w okolicy Dunsany. Zna pani tę stronę? Morland Manor, jeśli dojedzie pani do Dunsany, każdy wskaże pani drogę. Red, zauważyłem wspaniałego gniadosza, musisz go obejrzeć. Licytacja zaczyna się o 10:30. Miło mi było panią poznać. Nie zawiedzie nas pani, prawda? Chyba nie. Strzemiennego podajemy o 7:00. Śniadanie później. Wdowa? Czarujący mężczyzna.
Wdowa? Lepiej być wdową niż rozwódką. Skoro przyznanie się do tego, że wziąłem z tobą rozwód, tak cię upokorzyło, dlaczego nie powiedziałaś, że to ty się ze mną rozwiodłeś? Nie przyszło mi to do głowy. Potem było już za późno. W owym czasie nie panowałam nad sobą. Możesz oddać mi tę drobną przysługę, ostatnią, jaką mi jesteś dłużny? Wydawało mi się, że już uregulowaliśmy wszystkie długi. Dobrze, zapomnijmy o długach. Ale to tylko jeden dzień, poza tym nie musisz kłamać. Wystarczy, że pozwolisz ludziom wierzyć w to, co im powiedziałam. Pani O'Hara, dawna przyjaciółka z rodzinnych stron. Zrobisz to dla mnie przez wzgląd na dawne czasy? Niełatwo udawać nieboszczyka. Ale zrobię, co w mojej mocy. Wiedziałam, że nie zachowasz się jak ostatni łajdak. Do soboty. Więc to tak. Chwilowo mieszkasz sama, o dziecku ani słowa? Kupi konia, wróci do domu i na tym się to skończy. Jakąż zawiłą pajęczynę tkamy, co? Jakąż zawiłą pajęczynę tkamy, gdy po raz pierwszy oszukamy, to cytat z Waltera Scotta. Nigdy nie byłam fanatyczką lektury. Zawsze była taka dziwaczna? Scarlett nie jest dziwaczna, kochani, jest nieszablonowa. I rozgłasza, że jest wdową? To nie jest nieszablonowe, tylko dziwaczne. To tylko niewinna gierka. Ale weźmiesz w niej udział, prawda? Skoro sobie życzysz, oczywiście. Ciekawe, jak będzie wyglądało nasze ponowne spotkanie, jak się potoczą sprawy. Sprowadź psy. To ta Amerykanka? Tak, to pani O'Hara. Zamienię z nią słówko. Dzień dobry, Lady Morland. Wyborny dzień na polowanie, prawda? Prawdę mówiąc, nie wiem. Rzeczywiście, przecież to pani pierwszy raz. Każdy kiedyś przeżywa swój pierwszy raz. Zaopiekujemy się panią. Nie trzeba, jestem bystra. Słucham? Szybko się uczę. Co się stanie, jeśli złapie pani lisa? To nie my łapiemy lisa, tylko psy. Rozrywają go na strzępy. Jeśli jest pani wrażliwa, proszę nie patrzeć. Jakoś wytrzymam. Czy lis może uciec? Rzadko. Muszę przyznać, że dosiada pani konia tak, jakby całe życie spędziła na polowaniu. Pierwsze wrażenie bywa złudne. Już myślałam, że się nie zjawisz. A gdzież to urocza żona? Moja żona nie zjawi się tu dzisiaj. Oczywiście zapomniałam, że nie lubi koń. Jaka szkoda. Powodzenia. Wzajemnie. Czasami jednak lis się wymyka. Wiedziałeś o tym? Scarlett!
Witaj, Scarlett. Pamiętasz mnie? Jestem Ann Hampton. Oczywiście, że pamiętam. Gdzie Red? Na dole, mam go zawołać, jak dojdziesz do siebie. Już doszłam. Tylko tak ci się wydaje. Lekarz powiedział, że kości całe. Wydaje mu się, że to tylko lekkie potłuczenie. Mam tu guz wielkości kartofla. Ostatni raz spadłam z konia w wieku 10 lat. Ale Red powiedział, że to twoja pierwsza gonitwa za lisem. Z pewnością nie ostatnia. Miło cię znów widzieć, Scarlett. Czy Red powiedział ci, że jeśli ktoś zapyta o panią Butler, to jest tu tylko jedna i ty nią jesteś? Jeśli masz na myśli rzekome wdowieństwo, owszem, Red mi to wyjaśnił, chociaż nie zupełnie to rozumiem. Jak się tu znalazłaś? Oczywiście przyjechałam z Redem, nie w Irlandii, tutaj. Nie wiem, co powiedzieć, po prostu poczułem, że chcę cię zobaczyć. Prywatnie. Red mi mówił, że wiesz o naszym małżeństwie. Bardzo się zdziwiłaś, jak się dowiedziałaś? Nie pamiętam, bym się zdziwiła. Nie. Nie powinnaś odpoczywać? Chciałabym, żeby ktoś osiodłał tego konia. Ostatni upadek miałam w wieku 10 lat. Red twierdzi, że jesteś nieszablonowa. Naprawdę? A co jeszcze o mnie mówi? Nic więcej. A co powinien? Może to, że jestem największą idiotką, jaką nosi ziemię i że okropnie go traktowałam, dopóki nie pojęłam, jak bardzo go kocham. Ale było już za późno i rozwiódł się ze mną. Po czym do tej niesprawiedliwości dodał zniewagę i ożenił się z tobą. Nigdy w żaden sposób nie napomknął o tych sprawach. Kochasz go, prawda? Oczywiście. Uwielbiam go. Ja też. Skoro darzysz go takim uczuciem, to musisz mnie nienawidzić. Nie bierz tego do siebie, ale znienawidziłabym każdą, która by wyszła za Reda. W takim razie teraz nienawidzisz mnie jeszcze bardziej. O czym ty mówisz? Rzecz jasna o dziecku. O jakim dziecku? Moim. Tym, którego się spodziewam. Czuję się śmiesznie. Jakże głupio się zachowałam. Tak jakbym nie zdawała sobie sprawy z tego, że to nieuniknione. Ludzie się pobierają, mają dzieci. Po nocy nastaje dzień, prawda? Pewnie ona urodzi mu z 10 dzieci. Wszystko jedno, jadę do Dublina. Mówiłam ci? Nie, ale ta zmiana dobrze ci zrobi. Też tak sądzę. Poznałam wicekróla i jego... Dodiaska, jak ona się nazywa? Wicekróla i wicekrólową Irlandii. Czyż to nie brzmi wspaniale? On jest kuzynem angielskiej królowej, tak? Wiem. Skąd ten pomysł? Od lorda Fentona. Tak myślałem. Stajesz się ziemianką, Scarlett. Jestem ziemianką, ale dotąd byłaś jedną z nas. A może wolisz zostać jedną z nich? Nie bądź śmieszny. Zaraz się rozgniewam, jeśli zaczniesz stosować do mnie te irlandzkie uprzedzenia. To nie uprzedzenia, to tylko rada. Nie chciałbym, żebyś dalej stąpała tą ścieżką szaleństwa. Wybieram się do Dublina, żeby się trochę rozerwać. Towarzystwa mi dotrzyma człowiek godny szacunku, który pech chciał urodził się Anglikiem. Co to? A jak myślisz, diabła? To nie wór kamieni. Powiedziałam, że to przemyślę i przemyślałam.
Pamiętaj, to ma ludziom pomóc, a nie zabijać. Nie możesz z tego przeznaczyć ani grosza, choćby na jedną kulę. Uważam, że dałeś mi słowo. To znacznie więcej, niż mieliśmy nadzieję dostać. Znacznie powyżej oczekiwań. Mam skłonności do przesady. Witamy w hotelu Shelburne, panie Butler. Oby pobyt u nas zapadł pani w pamięć. Jestem tego pewna. Panie Fitzpatrick, pokażę pani pokój. Jutro? Tak szybko? Myślałam, że będzie więcej czasu, żeby się przygotować. Czasu będzie mnóstwo. Powiem pani wszystko, co trzeba wiedzieć. A ile muszę wiedzieć? Czym różni się prawa ręka od lewej? To na pewno nie takie proste być przedstawionym wicekrólowi Irlandii w sali tronowej pałacu w Dublinie. Mam panią prowadzić krok po kroku? Ktoś inny lepiej to zrobi. Będzie pani wraz z innymi czekać na swoją kolej? Skąd mam wiedzieć, kiedy będzie moja kolej? Mistrz ceremonii panią wywoła. Cudownie pani wygląda. Pani O'Hara z Ballyhara. Wasze ekscelencje, pani O'Hara z Ballyhara. Cofając się, prawie się potknęłam. Czy ktoś zauważył? Na pewno nie. Była pani bez zarzutu. Czuję się jak kopciuszek. Dziś wieczorem będzie pani musiała wybrać swojego księcia. Muszę mieć księcia? Nie można być kopciuszkiem bez księcia? Oczywiście, że nie. Czy to nie wszystko jedno? Przypuszczam, że jako kopciuszek cierpi pani z powodu dość istotnych niedostatków. Lepiej więc mieć oczy szeroko otwarte. Szkoda, że wicekról jest żonaty i nie w pani typie. Skąd pan wie, jaki jest mój typ? Zna pani odpowiedź. Ale pan nie jest księciem, tylko hrabią. Wie pan, co by powiedzieli o mnie w domu? Że trafiłam do wysokiej bawełny. Czy zatrzymała się tu pani O'Hara? Mogę wiedzieć, o którą panią O'Hara pan pyta? A ile ich tu mieszka? W naszym hotelu zatrzymały się trzy panie O'Hara. Żona pana Jamesa O'Hara, pana Conora O'Hara i Ferga O'Hara. A czy mieszka tu pani Butler? Tak, proszę pana.
Ile pani Butler? Mamy zaszczyt gościć u siebie tylko jedną panią Butler. To dobrze. Pamiętaj, żeby miała czapeczkę. Dzisiaj jest trochę chłodno. Nie zapomnę. Wiadomość dla pani. Dziękuję. Muszę stwierdzić, że pojawiasz się zupełnie niespodziewanie. Obawiałem się, że jeśli cię nie uprzedzę, to możesz uciec bez słowa pożegnania, jak przy naszym ostatnim spotkaniu. No tak, to było nieuprzejme. Chciałam jednak odjechać bez ceremonii. Po raz ostatni konie mnie zrzucił, jak miałam 10 lat. Co cię sprowadza do Dublina? Skąd wiesz, gdzie zamieszkałam? Zamieszkałam? Zatrzymałam się. Chyba jestem tu za długo. Skąd wiedziałeś, że przebywam w Dublinie? Kilka dni temu przeczytałem twoje nazwisko w Irish Times. Okazuje się, że jesteś jedną z gwiazd tutejszego balu. Świeże powietrze dobrze mi zrobi, a tobie? Masz zaróżowione policzki, tętnisz życiem, Scarlett. Można by cię wziąć za rodowitą Irlandkę. To wpływ irlandzkiego powietrza. Zamierzasz nim oddychać przez najbliższy czas? Co masz na myśli? Chcesz się tu osiedlić na stałe? Nie wiem. Nie myślę o przyszłości. W każdym razie nie o odległej. Przestałam od czasu, gdy się ze mną rozwiodłeś. Tym bardziej, kiedy usłyszałam, że się ożeniłeś, a po spotkaniu u Lorda Morlanda całkiem już przestałam myśleć. Czemu? Twoja żona powiedziała mi, że spodziewa się dziecka. Może to tylko moja wyobraźnia, ale sprawiło jej radość, że może mi to powiedzieć. Anna jest bardzo rada ze swojego stanu, jeśli to miałaś na myśli. Nie. Odniosłam wrażenie, że w tym, co mówi, dźwięczy nuta triumfu. Wmawiasz sobie. Nie wiem, czemu Anna miałaby z tego powodu triumfować. Nigdy nie zrozumiesz kobiet. Nigdy. Ona wie, że cię nadal kocham. Nie posyłaj mi takich niewinnych i cierpiących spojrzeń. Myślisz, że skoro ty mnie nie kochasz, to i ja cię przestałam kochać? Bóg mi świadkiem, że nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że wyznam miłość mężczyźnie, o którym wiem, że nie odpłaci mi wzajemnością. Widzę jednak, że i ty bierzesz złudzenia za rzeczywistość. Co? Przykro mi. Tak bardzo mi przykro. Nie ty zawiniłeś. Sama jestem sobie winna. Niczemu nie jesteś winna. To był tylko zamilknij. Co możesz o tym wiedzieć? Nawet jeśli ci się wydaje, że wiesz, to i tak nic nie wiesz. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, o czym mówię. Więc mi powiedz. Mogłabym być dla ciebie lepszą żoną, gdybym miała możliwości, gdybym była do tego gotowa, ale nie dałeś mi szansy. A teraz jest już za późno. Właśnie o tym mówię. Przychodząc tu, nie chciałem cię zdenerwować. Przepraszam. Długo zabawisz w Dublinie? Dziś po południu mam coś do załatwienia. Wyjeżdżam jutro. Więc nie musimy zadawać sobie trudu, by się unikać w trakcie twojego pobytu? Nie. Spodziewasz się chłopca czy dziewczynki? Po co przyjechałeś? Po co? Wydaje się pani taka nieswoja. Doprawdy? Otacza panią mgła melancholii. Chyba jestem zmęczona. Może już odwykłam od życia towarzyskiego. W takim razie powinna pani znów do niego przywyknąć. Sama nie wiem. Powinnam?
Wróci pani do sielskiego życia w Ballyhara i zostawi mnie na pastwę samotności? Nie przypuszczam, by mężczyzna taki jak pan zbyt długo musiał znosić samotność. Pochlebia mi pani i nie docenia siebie. Z pochlebstwem panu do twarzy, ale ja jestem zbyt nieskromna, by nie doceniać siebie. Niekiedy bywa pani boleśnie szczera, od czasu do czasu. Pozostając w duchu szczerości, zdaje pani sobie sprawę, jakie uczucia żywię wobec pani? Oczywiście. Jest pani kobietą dojrzałą, o niemałym doświadczeniu. Co do mnie, myślę, że mogę podobać się kobietom. Ma pan rację. Wobec tego przyznam, że pani powściągliwość mnie kłopocze. Domyślam się. Nie obrazi się pani, jeśli poproszę o wyjaśnienie? Nie, ma pan do tego prawo. Nie lekceważę pańskich uczuć, ale kocham innego. Jak mogłem o nim nie wiedzieć? Kto to? Pan wie. Byłam jego żoną. Wielki Boże, chyba nie ma pani na myśli ostatniego męża. Obawiam się, że tak. Najdroższa, najukochańsza Scarlett, chce pani zmarnować resztę życia z powodu zmarłego? Przypuszczam, że on umarł dla mnie. Przypuszczam? Nie rozumiem. Przypuszczam, że chyba umarł dla mnie. On na pewno umarł. Niech spoczywa w pokoju, by pani mogła cieszyć się życiem. Chcę żyć. Chcę cieszyć się życiem. Kochanie, sprawiłaś, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Pragnęłam uczynić ciebie szczęśliwym. Nigdy nie byłam z mężczyzną, który nie był moim mężem. Tak przypuszczałem. Ale od ostatniego razu minęło już sporo czasu. I to przypuszczenie było słuszne. Chcesz powiedzieć, że byłam niezdarna? Nic podobnego. Te przypuszczenia wysnułem na podstawie twojego zachowania przed wejściem do tego pokoju, nie później. Czuję się zakłopotana. Nie masz powodu. Jesteś cudowna. Mimo to nie czuję się normalnie. Poproszę numer 25. Panie Fitzpatrick. Przed chwilą przyszedł telegram do pani Butler. Wydaje się, że wysłany z Ballyhara. Właśnie chciałem posłać kogoś, żeby go wsunął pod drzwi. Dziękuję, panie O'Brien. Dopilnuję tego. Dobranoc, panie Fitzpatrick. Dobranoc, panie O'Brien. Na gości raczej za późno. Może coś się dzieje z dzieckiem.